Siema Marcin. Siemano. Siemano. Będziemy testować. No, który rok detepki? 2006. Piękno. 2006. Na kołach Supermota, nie? Jak to fajnie wygląda, nie? Nie katowana, trzymana pod kocem, nie? No, trzymana pod kocem. Ja. Piękno. Pasuje ci, wiesz? Ja zawsze wiedziałem, że ci pasuje Supermoto. Każdemu pasuje Supermoto. Ale patrz, ja też mam Supermoto. Powiesz. To też jest, nie? No patrz, mam też na kołach Supermoto skuter. Robimy wyścigi. Jedziemy na ulicę. No jest ciekawe, co to będzie. Kurde, Marcin chce przetestować DT-tka 125 kontra Dragster. W razie mój Dragster twierdzi Marcina Kozacko DT-tka śmiga. Moja tak jakoś ta skutera trochę przerywa. Chyba nie wygram. Zaraz będą wyścigi. Nie ma kto nas startować, sami się wystartujemy. Tu jest szeroko, to nawet będzie fajnie. Marcin! Możemy tu spróbować. 3, 4. Coś moja muła dostała od dołu. Marcina DT-tka lepsza. Tu.
To co, jeszcze raz? Tylko poczekaj, równo. Tam ci pory. Możesz odjechać kawałek. Nie, równo lecimy. Ale ty startujesz. No. Musiał jeszcze popracować, żeby Marcina przegonić. No musiałbym jeszcze coś popracować, żeby cię przegonić. 125 to jednak, wiesz, to jest. To może zrobimy tak, że będziemy jechać 20 na godzinę, albo 30 i wtedy rura. Bo ty ze startu dostajesz tyle, nie? No dobra. Dobra. To mi machniesz ręką. Do 35 jechałem tam. Jak na tamtej prostej, to 135 miałem. No, a ty masz licznik? Ja mi tak 120 pokazywało. Tak? To mój oszukuje? Nie wiem, tak 120. Najwięcej jechałem 135, no, prawie 140. Aha. To może troszeczkę nawyżać. Albo też zaniżać, nie wiem. Może zaniżać. Może coś, wiesz, zmiana kół, bo może to było na enduro. A. To co, jeszcze raz i tam sobie staniemy i ja cię ogram, jak na koło dajesz. Na koło ja nie umiem. No dajesz, dajesz, widziałem. Czekaj. Wyciek jest? Jest. To dawaj, ja cię nagram. Wiesz, jak jest busuwem na kole, nie? Co? Wiesz, jak jest busuwem na kole, nie? No wiem. No, jeszcze z deską piątką to słabo. Ale coś idzie. No, ale to takie jest podrywanie. Idzie, bo to zobaczymy, nie? I w ogóle, wiesz, to trochę na koło, jak będziesz wracał, to mu kitę daj. To nagramy takie przeloty fajne. Zobaczę, jak ten Leo winczy tak na żywo. Bo tak na skuterze to nie słyszę, bo w sumie słyszę tylko mojego. No, a ja słyszę tylko mojego. Fajne na kategorię B, może Marcin jeździć. Ło, pięknie! Pięknie, kurde! Patrzcie. A wcale taka stara detka nie jest. Mega było. Super. I jo, 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 dawaj! Pięknie.
Dragster jak dostojnie stoi. Pięknie. To teraz jestem taka kita. No, bo to wiesz, tego, że jest z dwójki na trójkę wbić, nie? Jak się uda mi czasami wbić trójkę, to tam jeszcze z 5 metrów pojadę. No, ale o. To dwusy to masz jak to. To jeszcze taki przelot, taki na pełnej piździe. No to poczekaj. A potem ja przejadę na pełnej. To ci dam kamkę. No, jeszcze. To nie pali, dobra, widziałeś? No. To strykniesz. Pali. Widać, że pod pierzyną trzymana. Nic, tylko 125 kupować. Dwusuwy. I rejestrować na 50. To jaki tam poważny. Wielki przegrany dzisiejszego dnia. Leci Marcin! Gita z majonez! Miau! Ale poszedł skubany. 120 miał. Cian. Koniec. O paliwo drogie. No. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.